Ponad 30 mieszkańców Podkarpacia zostało dziś uhonorowanych orderami i odznaczeniami nadanymi przez prezydenta Andrzeja Dudę. To wyróżnienia m.in. za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz za działalność społeczną i kulturalną. Krzyże kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski odebrali Marek Karbasz i Bogdan Dudek, zasłużeni działacze Związku Piłki Siatkowej, oraz Stanisław Sołek, działacz opozycji. W imieniu prezydenta RP wojewoda Ewa Leniart kilkadziesiąt osób uhonorowała dziś także Złotymi Krzyżami Zasługi oraz złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za długoletnią służbę. To wyróżnienia za działalność społeczną na rzecz środowiska kombatantów, za zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia artystyczne oraz za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Wyróżnienie honorowe, medal Pro Patria za kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Polski, otrzymał Leszek Włodek. Zamelduj się w Rzeszowie i wygraj nagrody. Rozlicz PIT w Rzeszowie i wygraj nagrody. To hasła dwóch loterii, które właśnie ruszają w stolicy Podkarpacia. Na zwołanej dziś konferencji przedstawiciele Urzędu Miasta poinformowali, że na taką akcję zachęcającą do związania się z Rzeszowem magistrat przeznaczył ponad 82 000 złotych. Ci, którzy zameldują się w mieście i właśnie tu płacą podatki, mają szansę na atrakcyjne nagrody, takie jak robot kuchenny, telewizor, odkurzacze, głośniki bezprzewodowe, rower czy czytniki do e-booków. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej www.loteriarzeszów.pl. Zgłoszenia można składać w formie papierowej i elektronicznej. Ważne jest podanie numeru telefonu, a pierwsze losowanie już 17 maja.